Naszym dzisiejszym gościem jest pani Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onko Cafe Razem Lepiej. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam. Pani prezes, jak wygląda obecna sytuacja pacjentów onkologicznych, a także osób, które mają niepokojące symptomy, które mogą sugerować chorobę nowotworową? Już od marca, co jest oczywiste, pacjenci onkologiczni mają utrudniony dostęp do leczenia, chociaż wszystkie dane pokazują, że pacjenci w bardzo zdyscyplinowany sposób jednak chodzili, kontynuowali leczenie, ale ci, którzy byli już zdiagnozowani lub ci, którzy byli w leczeniu, w chemioterapii, w radioterapii, zaplanowanej chirurgii, jeśli mogła się odbyć, to ci pacjenci kontynuowali to leczenie. Jednak gorzej jest z tymi pacjentami, którzy byli gdzieś na początku diagnostyki. Oni niejednokrotnie zrezygnowali z kolejnego pójścia do lekarza w celu dalszych badań w marcu czy w kwietniu. Stąd dane, jakie udało nam się uzyskać z NFZ na przekroju od marca do maja 2020, pokazywały, że zostało wystawionych o 18,5 tysiąca kart DILO mniej niż w tym samym okresie w roku 2019. Ta sytuacja nieco się poprawiła, bo właśnie kilka dni temu uzyskaliśmy kolejne dane, już bardziej kompleksowe, i centrala NFZ wykazuje, że w okresie od stycznia do 11 września 2020 wystawiono 16 300 kart mniej, kart DILO, czyli to jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mniej niż w 2019 roku, w te same 8,5 miesiąca. No to pokazuje, że gdzieś po kraju chodzi ponad 16 tysięcy osób, a być może więcej osób, które mogą mieć nowotwór. Ten nowotwór być może rośnie od wielu miesięcy. Epidemia zaczęła się w marcu, także już pół roku. Jest wiele takich osób, które nie kontynuują, gdzieś z dolegliwościami siedzą w domu, ukrywają, unikają, bądź też nie mogą się dostać do lekarza, bądź też korzystają z telewizyt, które nie do końca przynoszą oczekiwany efekt, bo przez telewizytę trudno jest zdiagnozować pacjenta czy wykonać badania obrazowe. Także no, tego się boimy, że niestety za dużo osób po tym okresie epidemii, kiedy już ochłoniemy, zbyt dużo osób zgłosi się do lekarza z zaawansowanymi nowotworami. Jesteśmy w rozmowach z lekarzami i oni już pokazują, już mówią o tym, że tak rzeczywiście pacjenci no, z takim przechodzonym nowotworem coraz częściej się zgłaszają. Nowotwory nie poczekają na koniec pandemii, ale my jako społeczeństwo powinniśmy również zadbać o profilaktykę. Pani organizacja od lat organizuje akcje profilaktyczne i szerzy wiedzę na temat świadomości onkologicznej. I jesteśmy w przededniu kolejnej edycji kalendarza Breast Fit, Kobiecy Biust, Męska Sprawa. Gdyby mogła pani zdradzić kulisy powstawania kalendarza i cel, jaki chcą państwo osiągnąć tą akcją? No, rzeczywiście to już historyczna, jak się okazuje, jak ponadczasowa kampania, bo pierwszy kalendarz powstał w 2015 roku i on był inspiracją i takim zapalnikiem do powstania i zrodzenia się kampanii Breast Fit, Kobiecy Biust, Męska Sprawa, w ramach której wydajemy kalendarz o takiej nazwie też dużo znaczącej dla nas, Power of Community. W tym roku mamy Power of Community 2021. Sesja zdjęciowa już się odbyła. Panowie, sportowcy, celebryci, aktywiści rozbierali się do tej sesji po raz kolejny. Niezmiernie nas cieszy, że mamy w naszym kalendarzu wielu mężczyzn, którzy już po raz piąty pozowali. Kilku z nich w ciągu każdego roku się zmienia. Mamy w tym roku ponownie Kuczaja, modnego tatę. Dołączył do nas Michał Karmowski. Że wielu mistrzów crossfitu również bierze od lat udział, co nas niezmiernie cieszy. No i ta kampania ma oczywiście takie zadanie, aby przede wszystkim budować w społeczeństwie świadomość
wagi profilaktyki onkologicznej. To znaczy ci panowie, którzy biorą udział w naszym kalendarzu, oni swoją postawą i jakby swoim zdrowym stylem życia pokazują, jak ważne jest dbanie o tężyznę fizyczną, o sprawność fizyczną na co dzień, a tu poszerzamy te, jakby te hasła głoszone również przez nich, bo edukujemy z tego, że oprócz tej fizycznego wyglądu, oprócz dobrej kondycji fizycznej, warto jest też troszeczkę zajrzeć bardziej do środka i regularnie wykonywać badania kontrolne. To trochę innowacyjne rzeczywiście, że my mężczyzn zachęcamy i włączyliśmy do mówienia o profilaktyce raka piersi, czy też o zachorowaniach na raka piersi, bo kampania Breastfeed to nie tylko profilaktyka, ale też wsparcie kobiet z rakiem piersi, wsparcie kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Pomagamy całą masą informacji, które zawarliśmy na naszej stronie, ale też działaniami, jakie robimy, pomagamy rodzinom i kobietom z zaawansowanym rakiem piersi i rodzinom, które im towarzyszą. Pani prezes, mamy świadomość, że pandemia nowotworów, z jaką będziemy musieli się w najbliższych latach zmierzyć, jest ogromnym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia. Organizacje pacjenckie i pacjenci powinni być traktowani jako partnerzy przez decydentów. Jaką rolę dla swojej organizacji pacjenckiej widziałaby Pani w przyszłych decyzjach podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia? Jak w ogóle wyobraża sobie Pani dalsze funkcjonowanie Pani organizacji, także w kontekście przesunięcia ciężaru bardziej na działania związane z profilaktyką i zapobieganiem, no niż takie interwencyjne działania związane stricte z już pacjentkami na etapie choroby. Ja myślę, że organizacje pacjenckie onkologiczne jeszcze wiele, wiele lat będą musiały skupić się na działaniach pomocowych dla pacjentów i ich bliskich. Nie widzę w najbliższej przyszłości możliwości doprowadzenia stanu naszej onkologii do takiego poziomu, aby nasze organizacje mogły przestać już pełnić tą rolę pomocową, często w dramatycznych sytuacjach, a zająć się być może tą przyjemniejszą sferą, czyli szerzeniem wiedzy na temat profilaktyki, na temat wczesnej diagnostyki, bo to będzie dla nas przyjemniejszy czas. No niestety nadal borykamy się z wieloma niedociągnięciami systemowymi i zanim my dojdziemy w Polsce do wysokiej jakości kompleksowej opieki onkologicznej, to myślę, że wciąż będziemy mieli jeszcze pełne ręce pracy. Także w tym zakresie moja fundacja nie ma planów przeniesienia ciężaru na ten zakres profilaktyczny, ponieważ w dużej mierze pomagamy głównie w zakresie psychoonkologii. I to są czasem mniej przyjemne rzeczy, to są czasem ciężkie rzeczy, to są ludzkie dramaty rodzin. My jesteśmy i ta pomoc jeszcze przez lata będzie potrzebna w takim zakresie. Natomiast oczywiście jest takie drugie pole, na którym działają organizacje pacjenckie w Polsce. Jeśli chodzi o organizacje onkologiczne, to tutaj w ostatnich latach powstał szereg rzeczywiście silnych, profesjonalnych i mocno zaangażowanych organizacji pacjenckich. Dzięki czemu, no myślę, uda nam się w najbliższych latach wnieść poważną zmianę w funkcjonowanie polskiej onkologii, bo już od kilku lat głos tych organizacji, głos naszych organizacji jest słyszany, jest brany pod uwagę. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych, różnych rozwiązań systemowych. Jesteśmy w ciągłym dialogu z resortami odpowiedzialnymi w większy czy mniejszy sposób za zdrowie, za to, jak wygląda zdrowie w Polsce. Także myślę, że ta praca jest też ogromnie istotna i że ten dialog będzie się pogłębiał. Wraz ze wzrostem wiedzy naszej i kompetencji również oczywiście. Pani prezes, powiedziała Pani o opiece koordynowanej nad pacjentami onkologicznymi, kompleksowej opiece nad pacjentami onkologicznymi. Jak Pani zdaniem powinna wyglądać ta kompleksowa opieka i jak powinien wyglądać idealny model opieki nad pacjentem onkologicznym i jego rodziną?
o idealnym modelu to ja nawet nie marzę, jak myślę o Polsce, ale myślę o tym, aby powstała baza i podstawa do tego, żebyśmy zmierzali w kierunku idealnego modelu. I tutaj takim prototypem mogą być Breast Cancer Unity, czyli ośrodki kompleksowej opieki nad pacjentką z rakiem piersi. Jednak ich wdrażanie, jak się okazuje już w praktyce, no nie poszło tak gładko, jak były założenia. Chyba zaledwie 5 ośrodków w Polsce już funkcjonuje i to nie w pełnym zakresie, tak jak przewidywały zalecenia, ale no tu już mamy takie pierwsze dziecko i mam nadzieję, że ono się będzie rozwijało, a byłoby doskonale, gdyby zaczęły funkcjonować inne unity płucne, unity inne unity narządowe, może powiem tak, bo nad kilkoma już nad ośrodkami kompleksowego leczenia jelita, kompleksowego leczenia płuca, prace zostały rozpoczęte, no ale długo się toczą. Ja bym sobie marzyła, żeby rzeczywiście w najbliższych latach w Polsce zaczęły powstawać, a może nawet, pójdźmy dalej, rosnąć jak grzyby po deszczu, unity narządowe, czyli ośrodki, do których trafia pacjent już z podejrzeniem danego rodzaju nowotworu. Wpada natychmiast w tryby, w ścieżkę opieki takiej, że nie musi błąkać się tak jak jest to teraz od placówki do placówki, od jednego lekarza do innego, od POZ-u do AOS-u i tak dalej, zanim trafi na właściwą diagnozę. W takim ośrodku kompleksowej opieki pacjent będzie już prowadzony step by step, krok po kroku przeprowadzony przez wszystkie procedury, jakie powinny być wykonane do tego, aby jak najszybciej postawić właściwą diagnozę i jak najszybciej wprowadzić właściwe dla tego pacjenta leczenie. No i tu doszliśmy do leczenia i to już temat może, jeśli mielibyśmy rozmawiać o leczeniu onkologicznym w Polsce, no to tutaj też można mieć wiele do życzenia. A jeszcze zapytam, w tych unitach, czy pacjenci powinni mieć dostęp, bo wspomniała Pani o wsparciu psychoonkologicznym, czy pacjenci powinni mieć w ramach standardu opiekę psychoonkologa, a także rodzina pacjenta powinna mieć taką opiekę? Już zgodnie z przepisami w Polsce w ośrodkach onkologicznych pacjenci mają zapewniony taki dostęp do psychoonkologa na każdym oddziale. Ale w ośrodkach onkologicznych, tak? Tak, nie w ośrodkach, które, że tak powiem, tak jak Pani powiedziała, są rozsiane po całej Polsce. Rzeczywiście są oddziały onkologiczne, nie wszędzie, czasem zależy to od dyrektorów placówek, natomiast w ośrodkach onkologicznych, czy na oddziałach onkologicznych jest dostęp do psychologa. Jednak w praktyce wszystko pokazuje, że tych etatów psychologów jest za mało w stosunku do ilości łóżek, no i do ilości potrzeb, bo tak jak Pani powiedziała, to zarówno pacjent, jak i jego rodzina powinna mieć dostęp i tutaj marzyłabym o tym, żeby nieograniczony w każdej chwili szybko i sprawnie mogli z takiej pomocy skorzystać. W praktyce tak oczywiście nie jest. Są kolejki, tych psychologów jest za mało, oni starają się pomagać, ale nie są w stanie dostarczyć takiej ilości pomocy, jaka jest potrzebna. A gdzie tutaj nam do tego, aby to psycholog, psychoonkolog od razu był włączany na początku leczenia? Tak, tak jest rzeczywiście właśnie w breast cancer unitach, że psychoonkolog jest włączany już w konsylium, jest włączany na najwcześniejszym etapie. No i tak byśmy chcieli, żeby było wszędzie i dla każdego. Mam nadzieję, że system będzie w tą stronę ewoluował. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Pani Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onko Cafe. Razem lepiej. Serdecznie dziękuję Pani. Dziękuję ślicznie.